Stylowe pogotowie ratunkowe. Jesteście gotowi na modowy przewrót w waszych szafach? A może chcielibyście przeżyć rewolucję na waszych półkach i wieszakach? Jeżeli tak, to szykujcie się, bo wybiła godzina zero. Zaczynamy. Zaczynam. Nabierz do nas, jeżeli przed tobą jest jakaś wyjątkowa okazja, podczas której musisz po prostu lśnić. Może szykujesz się na rozmowę o pracę, albo czeka cię wyjątkowy wieczór z drugą połówką. Jeżeli wybieranie ciuchów nie jest twoją mocną stroną i w sumie to uważasz, że przydałaby ci się jakaś pomoc, zgłoś się do nas. Opowiedz o sobie, wyślij kilka zdjęć i przekonaj nas, że to właśnie ciebie powinniśmy odwiedzić następnym razem. Nasz adres to stylowepogotowieratunkowe@sk.tv. Warto go zapamiętać. Z błaganiem o pomoc napisała do nas Paulina. Jeżeli jesteście tam, to pomóżcie. Przede mną wesele mojej przyszłej szwagierki. To będzie huczna, góralska impreza w Zakopanem na ponad 200 osób. Będą goście z zagranicy, no i cała rodzina mojego ukochanego. A ja nie wiem, w co się ubrać. Zależy mi na tym, żeby zrobić fantastyczne wrażenie na wszystkich. Chcę wyglądać modnie i elegancko. Sukienka do ziemi, kopertówka, wysokie szpilki, tak bym chciała. No jest tylko jeden problem. Mam 1,80 m wzrostu, no i nasz rozmiar S. Wydaje wam się, że to super, co nie? Tak? Owszem. Otóż nie. Za każdym razem, gdy przymierzam jakąś sukienkę, to mam wrażenie, że została ona uszyta na dużo niższą osobę. Ma zupełnie inne proporcje niż moje ciało. Przyjedźcie proszę, błagam, potrzebuję sukienki na wesele. Podpisano Paulina. No cóż, jedziemy, bo możemy. To jest 1,80 m. Ja mam tyle tylko w szpilkach. Ja nawet w szpilkach tyle nie mam. No i jeszcze trzeba znaleźć sukienkę na wesele. No ale my przecież uwielbiamy ambitne zadania, więc żadne nie jest nam straszne. Paulina, szykuj się. Jedziemy. Ale bez szpilek. Bez. Sponka. No? Pamiętasz adres? Jak adres? To ty tu jesteś mózgiem, ja jestem tylko od ciuchów. Ha? My się chyba zgubiłyśmy. To jest moment w programie, kiedy czuję zawsze to samo. Ja wiem, emocje, adrenalina, serce wali. Nie, no bez przesady, lekka trema, pukaj. A. Paulina jest bardzo szczupła, jest bardzo wysoka. Jedyne, co mogę powiedzieć na temat jej figury, to wow. Nie wiem, czy będę miała jej pomóc. Paulina zawsze dla mnie wyglądała świetnie, ale jeśli Kamila ze Stonką wymyślą coś lepszego, a nie będzie łatwo, to padnę z wrażenia. Zadanie na dziś to znaleźć sukienkę dla Pauliny na wesele, tak żeby cała rodzina jej chłopaka o nie miała. Czy sprostamy temu zadaniu? Okaże się już za chwilę. A wy, jeżeli macie dla nas jakieś modowe wyzwania, piszcie na stylowepogotowieratunkowe@sk.tv. Do zobaczenia za moment. Stylowe pogotowie ratunkowe. Stylowe pogotowie ratunkowe. Dzisiejszy dzień spędzimy z Pauliną, studentką zarządzania i wielbicielką, miłośniczką szpilek. No właśnie o to chodzi z tymi szpilkami. Dziewczyna ma 1,80 m wzrostu i bez nich do tego taką figurę, że... Stonka jest zazdrosna. No tak, ale przed nią jest wesele przyszłej szwagierki, no i wiadomo, jak na weselu trzeba zrobić dobre wrażenie na całej przyszłej rodzinie. Tak, przed nami nie lada wyzwanie, ale damy radę, Paulino. Zmierzamy do ciebie z naszą pomocą. Ale ruch w tym nadarzenie, kochana, ale to jest ten moment, kiedy zawsze czuję to samo. Ale to tak jak ja, stres, napięcie, emocje. Nie, odrobina tremy, pukaj. Wow, dziewczyny, Kama i Stonka, ale super. Zapraszam, przychodźcie szybko. Panie przodem. Dziękuję. Moja szafa w rękach Kamili i Stonki. Nie mogę w to uwierzyć, że to się zaraz wydarzy. Jak tu przyjemnie u ciebie, Paulina. Zapraszaj nas częściej, co? Nie ma sprawy. Ale wiesz, chyba musimy pogadać. O czym? O życiu, moja droga, o życiu. Ty jesteś studentką zarządzania. Tak. No nie wyglądasz na studentkę zarządzania. Tak? Ja bym powiedziała, że wyglądasz bardziej na modelkę, a one zazwyczaj nie studiują. No, ale ja jednak stawiam na wykształcenie.
wcale ci się nie dziwię. Ale słyszałam, że pewne sukcesy w modelingu masz, bo startowałaś w wyborach Miss Warszawy. Tak, startowałam w wyborach Miss Warszawy. Była to dla mnie fajna przygoda. Chciałam zobaczyć po prostu, jak to wygląda od kuchni. Poszłam tam z czystej ciekawości. Z jakimi sukcesami? Dostałam się do ścisłej finałowej szóstki. Ej, no to super! Gratuluję! Dziękuję. A jak ci się podoba ten świat? Nie podoba mi się. Czyli zostajesz studentką zarządzania. Zdecydowanie. No. Paulina jest mocno przywiązana do każdego swojego ciuszka w szafie, więc myślę, że będzie ciężko z nią wywalczyć jakieś kompromisy. Paulina, teraz zachowaj spokój, bo bezwzględna stonka wkracza do twojej szafy. No i co ty tutaj masz, moje drogie dziecko? Czernie, szarości, szarości, czernie, szare wiruje w ogóle tutaj pył. Ja to wszystko zaraz wywalę. Nie. 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 Może. Tararara, co ja tutaj patrzę? Pełno shortów, moja droga. I bardzo dobrze przy twoich nogach shorty. Tak, tak, tak. O, to super, bo je uwielbiam. Tak. Cała stonka stanowcza i bezkompromisowa. Nie ma sensu wchodzić z nią w dyskusję. Zresztą mam wrażenie, że Paulina się poddała. Ale na pewno zakupy za 1000 zł, na które ruszamy już za chwilę, pomogą pogodzić jej się z poniesioną stratą. Prosta zasada dobrego wyglądu. Jeżeli odkrywacie dół, zakrywajcie górę i na odwrót, ponieważ jednocześnie odkrycie nóg i zrobienie na przykład sobie dużego dekoltu sprawi, że będzie to mało subtelne, a jak wiemy, faceci lubią tajemnice. Stylowe pogotowie ratunkowe. Stylowe pogotowie ratunkowe. Paulina to 20-letnia studentka zarządzania, która uwielbia sport. Dzień rozpoczyna od wizyty na basenie. Latem przepada za długimi spacerami, a w zimę za jazdą na snowboardzie. Jak na prawdziwą kobietę przystało, kocha chodzić na zakupy. W jej szafie pełno jest szpilek oraz świetnych ciuchów. W takim razie, w czym problem? Rozmiar S przy wzroście 1,80 m. Dopasowanie ciuchów do tej sylwetki to nie lada wyzwanie. Już niedługo Paulina wybiera się na wesele, a my pomożemy jej dobrać odpowiednią sukienkę. Na wesele, na którym będzie cała rodzina jej ukochanego. Droga stonko, stylistko, modowe guru, jak oceniasz stan szafy Pauliny? Bardzo dobrze, ale nie celująco, ponieważ trochę za dużo poważnych rzeczy, szarych, burych, no nie jest to szafa 20-latki. Przegląd szafy jest już za nami, więc nadszedł czas na ulubione stylizacje Pauliny. Opowiedz, co to jest za zestaw? To jest zestaw na gorące dni. Moje ulubione zielone spodenki, luźne, i do tego bluzka w kolorze ziemi. No właśnie, kolorów ziemi to dużo w twojej szafie i tych czerni, szarości. Podobają mi się bardzo te spodenki, bo tak, nogi takie, spodenki bardzo. Oj, tak. Ale moja zasada, że jak odkrywamy dół, zakrywamy górę, potem to jest takie no dosyć szare, więc kolorową koszulkę znalazłą w twojej szafie. Również są tu kolory ziemi, tak, ale oprócz tego inne barwy. Jest śmieszna młodzieżowa. Jak dla mnie super. Powiedz tylko, gdzie chodzisz tak ubrana? To jest mój domowy zestaw. Co? Domowy? Jak to domowy? Tak to powinnaś chodzić, nie wiem gdzie, na imprezy, premiery może nie, ale wyglądasz jak wyjęta żywcem z jakiejś super okładki modowego pisma. Naprawdę, jest ekstra, tylko co? Domowe, ale szpileczki muszą być. Oczywiście, jak zwykle. Oczywiście. Weź te szpileczki, ściągaj. I pozwól sobie dziewczę na odrobinę luzu, zakładaj apanaczki. Paulina, chodź, pokaż się. No śliczna, ślicznotka. Tylko dlaczego się tak postarzasz tymi sukienkami, powiedz? One są ładne, tylko że burę jakieś takie. Powinnaś bardziej... Właśnie. Powinnaś bardziej iść w inne desenie. W bardziej zwiewne rzeczy, typu patrz ja. Znalazłam taką suknię u ciebie w szafie, która jest prześliczna. W ogóle teraz, wiesz, takie boho, big B, lata 60 są bardzo na topie, więc przymierz tą sukienkę i zobaczycie, i ty też zobaczysz, jaka będzie różnica. Tu jest ładnie, elegancko, ale to nie jest strój dla 20-latki.
Jeżeli wybieracie się na wesele, to mam dla was kilka porad. Przede wszystkim unikajcie bieli, bo to jest kolor zarezerwowany na ten dzień dla panny młodej. Po drugie, czerń też nie za bardzo, to nie ta okazja. No chyba, że kolorowe dodatki to się jakoś wybroni. I po trzecie, żeby wam nie przyszło do głowy wyglądać lepiej niż panna młoda. A już po przerwie. Wow, czuję się jak w raju. Stylowe pogotowie ratunkowe. Stylowe pogotowie ratunkowe. Cześć, jestem Paulina. Jestem studentką drugiego roku zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie zajmuję się głównie studiowaniem. Moją pasją jest moda, jednak mam duży problem z doborem sobie ubrań ze względu na wysoki wzrost. Paulina ma nie lada problem, bo jak się okazuje, przy wzroście 1,80 m, rozmiar S, a nawet XS, sprawia, że większość ubrań wygląda na niej nieproporcjonalnie. A przed nią wesele przyszłej szwagierki. No więc przed nami jest nie lada wyzwanie i zadanie, bo trzeba kupić sukienkę. Tak, z tego co wiemy, to wesele to będzie jakaś duża impreza, będzie tam prawie cała rodzina jej ukochanego, więc jest na kim robić wrażenie. No właśnie, dlatego też Paulina napisała na stylowe pogotowie ratunkowe @sk.tv, a my zabieramy ją na zakupy. Tak, przejrzałyśmy szafę, już dokładnie teraz wiemy, czego szukamy, ruszamy po tą wyjątkową kreację. Paulina kocha zakupy, to jest jej żywioł. Jestem pewny, że dziewczynom da popalić. Jej, ile tu jest kolorowych rzeczy. No, ja też widziałam fajne tam i tam i tam i tam. To chyba tam? Zaczynamy zakupy, co? Zaczynamy. 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 Co masz tu? T-shirt. Śliczny, szeroki dość. Widzę, żeby była równowaga, to ja ci dam tego malutkie spodaneczki, bo masz świetne nogi, więc spodaneczki jak najbardziej tak. A tak wysokie dziewczyny mogą sobie pozwolić na płaskie buty. Proszę bardzo. Słodkie, śliczne, wiosenne. Paulina, ty wyglądasz na taką dziewczynę, która uwielbia robić zakupy. Tak, to prawda, bardzo mnie to relaksuje, aczkolwiek czasem jest to dla mnie nie lada wyzwanie. Kupić sobie na przykład sukienkę albo spodnie. Przy takim wzroście i przy takiej niskiej wadze wcale się nie dziwię. Tylko czy później na koniec, jak wchodzisz na stan swojego konta, to nadal jesteś tak dobrze zrelaksowana, czy już nie? Kiedy idę do pracy. No właśnie, właśnie, zazdroszczę, może chciałbym mnie adoptować, co? Zapytam go. Paula, dwa jakby trendy teraz bardzo na topie, to jest motyw amerykańskiej flagi i taką koszulkę dla ciebie znalazłam i spodnie postarzane, takie trochę wyblakłe jakby po chłopaku, również bardzo fajne, chciałabym, żebyś to przymierzyła. Paula, to jest najlepszy przykład sukienki, jakiej tak szczupłe dziewczyny nie powinny nosić, ponieważ ona kształtów jakby nie podkreśla, nie eksponuje, tylko jest jakimś takim dziwnym tworem, za krótkim, w fatalnym kolorze. No byłoby ci w niej źle, więc nie, wywal. Zakupy zrobione, 1000 zł wydane. Jesteście ciekawi, co wydarzy się dalej? Cześć Paulino, jestem Justyna. I zrobię ci dzisiaj make-up, który będzie idealnie współgrał z tym, co przygotowała Stonka. Make-up i fryzura to niezbędne dopełnienie całej stylizacji. A jaka będzie ta stylizacja? Zastanawiacie się, czy będzie to może długa suknia do samej ziemi, czy też może mała czarna? No i przede wszystkim, czy Paulinie spodoba się to, co dla niej wybrałyśmy? Zostańcie z nami. A jeżeli chcielibyście sami wziąć udział w programie, napiszcie na stylowe pogotowie ratunkowe @sk.tv. Wracamy za chwilę. A już po przerwie. No i co? Jak ci się podoba? Wygląda świetnie. Stylowe pogotowie ratunkowe. Stylowe pogotowie ratunkowe. Dzisiaj stylowe pogotowie ratunkowe ruszyło na pomoc Paulinie. Paulinę poznałem już 2 lata temu. Jest na pewno dziewczyną wymagającą, solidną i dziewczyną, która dba niesamowicie o każdy szczegół i detal. Paulina napisała do nas na stylowe pogotowie ratunkowe @sk.tv, ponieważ przed nią wielka impreza, wesele jej przyszłej szwagierki, czyli siostry jej ukochanego. Tak, duża impreza na 200 osób, więc jest na kim robić wrażenie. Wpadłyśmy do Pauliny z samego rana. Stonka posprzątała w szafie, poznałyśmy styl Pauliny, zdążyłyśmy już wydać 1000 zł na zakupy. Sukienka wybrana, więc pora na makijaż i fryzurę, bo bez tego się nie obędzie. W dzisiejszym makijażu użyłam pudrowych róży i zastosowałam smokey eyes. Jeżeli zamierzacie szaleć na weselu do białego rana, proponuję wam wziąć ze sobą matujące chusteczki bądź puder, no i oczywiście swoją ulubioną szminkę. Drogie dziewczyny, wesele to świetna okazja na totalne szaleństwo w makijażu. Dlatego możecie sobie pozwolić na sztuczne rzęsy i na brokat na całym ciele.
Drodzy Państwo, przed nami Liga Mistrzów, a właściwie mistrzyń, bo nie wiem, czy wiesz, ale twoja dziewczyna wygląda mistrzowsko. Nie jestem tego pewna. Ale widzę, pozycja obronna przyjęta, stresujesz się? Troszkę tak, ale mam nadzieję, że za chwilę rozluźnię emocje, jak tylko Paulina wyjdzie. Dobra, no to w takim razie wołamy dziewczyny. Stonka, Paulina, chodźcie. Ja tak, nie powiem nic, po prostu zobaczcie sami. O, kochanie! Co tu się dzieje? Uważaj, nie zniszcz tej kreacji! Mam nadzieję, że teraz będziesz chciała ze mną pójść na wesele, bo jak już tak wyglądasz, to możesz sobie kogoś innego wybrać. Ej, ale to jest przecież wesele twojej siostry. Tak? Ale ona dostała osobne zaproszenie. A, okej. Okay. Nie, no mam nadzieję, że Paulina pójdzie z tobą i zrobicie furorę na tej imprezie. No teraz jeszcze muszę się zgłosić do programu, żeby zrównać poziom. Proszę, zapraszam. Nasze drzwi są szeroko otwarte. Paulina wygląda zjawiskowo, po prostu odjęło mi mowę. Jakbym mógł ją porównać, to bym ją porównał do Afrodyty Zoli. Czuję się cudownie. Przed Pauliną ważna impreza, wesele przyszłej szwagierki, ale niestety odpowiedniej kreacji w szafie brak. Dlatego Paulina napisała do nas na stylowypogotowieratunkowe@sk.tv. Efekt? Olśniewający. Sukienka już jest, wesele niebawem, a jeżeli ty również masz jakiś modowy problem, napisz do nas. A i zostań z nami, bo to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Stylowe pogotowie ratunkowe. Stylowe pogotowie ratunkowe. Tak właśnie chciałam wyglądać. Wreszcie mam sukienkę idealnie dobraną do mojej figury. Marzenia się spełniają. Paulina jest wysoką i bardzo szczupłą 20-latką. Szczerze mówiąc, każda z nas mogłaby jej pozazdrościć takiej figury, ale jak się okazuje, taka sylwetka sprawia również wiele problemów, dlatego że w wielu sieciówkach nie jest w stanie znaleźć na siebie ubrań, które by wyglądały na niej po prostu dobrze. A przed nią bardzo ważna okazja, wesele jej przyszłej szwagierki i to w dodatku wśród 200 górali, czyli chce zrobić bardzo dobre wrażenie. I wiecie co? Zrobi, dlatego że przejrzałyśmy szafę, zrobiłyśmy zakupy, Justyna zajęła się make-upem, a efekt olśniewający. Jak patrzę na Paulinę, to sam sobie zazdroszczę, że mam tak piękną dziewczynę. Ta koronkowa sukienka, którą Paulina ma na sobie, to dzieło młodej projektantki. Do kupienia, do znalezienia w internecie, poszukajcie. A szpilki klasyczne do kupienia w sieciówce już od 119 zł. SKTV, dziękuję ci za udaną stylizację. Wesele już niebawem. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak wyglądała i jak wypadła Paulina, no to oglądajcie Stylowe Pogotowie Ratunkowe. Tym bardziej, że zastanawiam się, czy przypadkiem nie wyglądała lepiej niż panna młoda. Jeżeli was również czeka jakaś ważna okazja, podczas której chcielibyście wyglądać fantastycznie, napiszcie do nas na stylowepogotowieratunkowe@sk.tv. Do zobaczenia za tydzień. Czuję się jak w raju. No co, ja potrzebuję mojego hamburgera już bardzo. Ja myślę tylko o nim. Ta suknia, którą wybrałam dla Pauliny na wesele, to śliczna koronkowa sukienka od mojej. Oddychaj ze mną, no. Idźcie. Ja zaraz sobie kupię tego hamburgera i tego Red Bulla i będzie wszystko dobrze. To koronkowe cudo, które Paulina ma na sobie, to sukienka, którą znalazłam w internecie od Nie, dobra, nagrajmy to później, ogrywajmy teraz Paulinę. A grajcie ją, a ja to nagram za chwilę, tak. Niektóre ubrania z sieciówek wyglądają na niej niestety nieproporcjonalnie, a przed nią bardzo ważna okazja, ponieważ wybiera się na wesele siostry swojego brata. Pyr, 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 skuterek. Pani reżyser, pani stanie za czyma ruch, nie? No. Przepraszam, poproszę ciszę. Na sekundkę. Nie? Jadowozy, jado. Jaki maluch, ja! No to już, zatrzymujemy. Jakbym kto by nam zmejezał, stara. Fujko. To się wróci. Tak, to taki typ, co? Jej. Psuja! Ale to samo odpadło. Samo odpadło. Serio?
Droga Stonko, stylistko, modowe guru, jak oceniasz stan szafy Pauliny? Stylowe pogotowie ratunkowe.